Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram posiedzenie 50. sesji Rady Miejskiej w Więcborku. Stwierdzam kworum na 15 radnych, 13 obecnych, 2 radnych nieobecnych, usprawiedliwionych. Szanowni Państwo, przed Państwem jest porządek obrad. Rozumiem, że nikt nie wnosi żadnych autopoprawek. W takim razie przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 49. sesji Rady Miejskiej w Więcborku. Witam na dzisiejszej sesji również bardzo serdecznie pana burmistrza Waldemara Kuszewskiego, pana zastępcę burmistrza Jacka Masztakowskiego, panią skarbnik gminy Alinę Kruk. Witam wszystkich radnych, prasę, witam wszystkich mieszkańców, którzy nas oglądają. I przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 49. sesji Rady Miejskiej w Więcborku. Protokół został zczytany i podpisany. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi do protokołu? W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 49. sesji Rady Miejskiej w Więcborku, bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 13 radnych, za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Przechodzimy do punktu 5. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku o działaniach podejmowanych między sesjami. Ostatnia sesja odbyła się 1 września. Bardzo dziękuję pani wiceprzewodniczącej Beacie Lidzie za poprowadzenie poprzedniej sesji. Niestety nie mogłam w niej uczestniczyć ze względów osobistych. 4 września pani wiceprzewodnicząca Beata Lida reprezentowała Radę na dożynkach powiatowo-gminnych w Sępólnie Krajeńskim. Tego samego dnia uczestniczyłam też we mszy świętej w kaplicy w Karolewie w intencji pomordowanych w 1939 roku i na cmentarzu kwiaty w imieniu Rady Miejskiej w Więcborku złożyli radni Anna Łańska, Henryk Szwochert i Mateusz Łański. 11 września w Runowie odbyły się dożynki gminno-parafialne. Uczestniczyliśmy w tych obchodach jako radni. Składam na ręce obecnego tutaj radnego oraz sołtysa Runowa Krajeńskiego serdeczne podziękowania. Myślę, że impreza zostanie na długo zapamiętana zarówno przez mieszkańców gminy Więcbork, jak i zaproszonych gości. Wszyscy bawili się z tego, co słyszałam, bardzo długo, więc mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. Dziękujemy panu sołtysowi bardzo serdecznie za imprezę, jak równo wszystkim organizatorom, bo myślę, że tych osób, które się do tej imprezy przyczyniły, było więcej. Ale głównodowodzącym był pan sołtys, także serdecznie dziękujemy. 23 września pani przewodnicząca Komisji Sportu Oświaty wraz z grupą radnych Beata Kopta uczestniczyła w otwarciu boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Sypniewie. Pani radna miała tą przyjemność, aby przeciąć wstęgę w imieniu Rady Miejskiej w Więcborku. 24 września uczestniczyłam w biegu Karolewo-Więcbork i przed biegiem wraz z panem burmistrzem oraz delegacją biegaczy złożyliśmy kwiaty na cmentarzu zamordowanych w 1939 roku, a następnie na Stadionie Miejskim nastąpiła dekoracja medalowa uczestników biegu. Tego samego dnia uczestniczyłam również w Lidze Tanecznej Federacji WATW, solistek i formacji pod patronatem naszego wojewody kujawsko-pomorskiego pana Mikołaja Bogdanowicza. I 25 września brałam udział w ogólnopolskim turnieju tańca sportowego o Puchar Burmistrza oraz gali wieczornej, którą prowadziła pani Iwona Pawlowicz. I w dniu wczorajszym uczestniczyłam w posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej w Więcborku. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Informacja burmistrza o działaniach w okresie między sesjami. Bardzo proszę, pan burmistrz Waldemar Kuszewski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, informacja burmistrza dotycząca pracy w okresie między sesjami, czyli od 2 września do 28 września 2022 roku. 4 września brałem udział we mszy świętej i uroczystościach upamiętniających pomordowanych Polaków w 1939 roku w niemieckim obozie zakłady w Karolewie na cmentarzu cywilnych ofiar II wojny światowej w Karolewie.
6 września brałem udział w spotkaniu organizacyjnym dotyczących dożynek gminno-parafialnych w Runowie Krajeńskim. To spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Runowie Krajeńskim. 7-8 września brałem udział w szkoleniu zorganizowanym przez lokalną grupę rybacką oraz lokalną grupę działania w cukrowni Żnin. 8 września brałem udział w 12 posiedzeniu Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na tym konwencie były omawiane sprawy dotyczące zarówno edukacji, kwestii ogłaszanych konkursów w ramach Funduszu Rozwoju Dróg, jak również tematy dotyczące bieżących spraw samorządów, między innymi drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej. 9 września uczestniczyłem w uroczystym otwarciu boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim. 11 września w niedzielę brałem udział we mszy świętej i uroczystościach gminno-parafialnych dożynek Runowo-Krajeńskie 2022. Przyłączam się do podziękowań, o których wspominała tutaj pani przewodnicząca, na ręce pana sołtysa. Podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że te dożynki zostały zorganizowane na tak wysokim poziomie. Rozmawiając z uczestnikami tych dożynek, każdy bardzo pozytywnie je odczytywał. Cieszę się, że na te dożynki przybyło wiele osób, nie tylko z naszej gminy. I te osoby rzeczywiście były też pod wielkim wrażeniem przygotowanych dożynek. 12 września uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Następnie brałem udział w spotkaniu z dyrektorem zarządu drogowego panem Edwinem Ekertem. W spotkaniu uczestniczył również pan starosta Jarosław Tadych oraz wicestarosta pan Andrzej Marach. Temat, który omawialiśmy, to dalsze kroki czy zakres też realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej pomiędzy Więcborkiem a Nowym Dworem. Jak doskonale państwo wiedzą, niestety czwarty przetarg, który można było jeszcze rozstrzygnąć, niestety pomimo złożonej dosyć atrakcyjnej oferty przez oferenta, niestety oferta złożona została nieprawidłowo, zabrakło podpisu elektronicznego pod tą ofertą i przetarg musiał zostać unieważniony, a co za tym idzie, niestety zgodnie z zapisami pierwszego naboru Funduszu Inwestycji Strategicznych teoretycznie tych pieniędzy na razie nie posiadamy, natomiast rozmawiamy też z posłami, z panem ministrem w sprawie tego, że w podobnej sytuacji jest 20-kilka% samorządów na terenie całej Polski i wszystkim zależy na tym, żeby te środki, które zostały gdzieś wstępnie przyznane samorządom, żeby te zadania zostały zrealizowane. Dlatego jestem umiarkowanym optymistą, że do tego tematu jeszcze wrócimy. Dlatego też to spotkanie, ponieważ na tym spotkaniu ustaliliśmy, że jeżeli będzie możliwość ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego, to zakres zadania się zmieni. Jako inwestor Zarząd Dróg Powiatowych zrezygnuje z tak zwanej kładki nad torami, a zamiast tego zostanie zrealizowana budowa ścieżki pieszo-rowerowej na całym odcinku praktycznie od Więcborka do Nowego Dworu. Ta kładka dzisiaj jest szacowana na około 3 miliony złotych. Uważamy wszyscy, tak jak się spotkaliśmy, że więcej dobrego wniesie zrealizowanie inwestycji poprzez przebudowę drogi i wybudowanie ścieżki na całym odcinku, niż rezygnowanie z długiego odcinka ścieżki na rzecz kładki. Szanowni Państwo, następnie tego samego dnia, czyli 12 września, brałem udział w zebraniu sołeckim sołectwa Pęperzyn w świetlicy wiejskiej w Pęperzynie. 13 września brałem udział w zebraniu sołeckim sołectwa Puszcza oraz sołectwa Jastrzębiec. 14 września uczestniczyłem w spotkaniu przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie planowanych remontów drogi 241.
Głównie temat dotyczył remontu ulicy Wyzwolenia i ulicy Halera. Szanowni Państwo, dla nas był to bardzo ważna sprawa do omówienia, ponieważ tak jak już wcześniej informowałem, inwestycja dotycząca gazyfikacji Więcborka nadal jest w planach realizacyjnych. W najbliższych tygodniach mają zapaść ostateczne decyzje dotyczące ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację tej inwestycji na terenie Więcborka wraz z budową stacji regazyfikacji. Spotkanie to jest nieprzypadkowe, ponieważ część sieci gazowej na ulicy Halera ma być wybudowana w pasie drogi wojewódzkiej, ale przede wszystkim mówimy tutaj o nawierzchni bitumicznej, czyli w pasie tym jezdnym, ponieważ chodnik jest już za wąski, żeby tam kolejną taką instalację umieścić. A od wielu lat zabiegaliśmy o to, rozmawiając z panem marszałkiem, jak również z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, panem Przemysławem Dąbrowskim, o konieczności wyremontowania tych ulic, czyli Wyzwolenia i Halera. A chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji, że nie wiem, będzie wyremontowana za chwilę ulica, a nie wiem, za miesiąc, za dwa wejdzie spółka gazownicza i będzie tą ulicę przekopywać. Szanowni Państwo, jakie są wnioski płynące z tego spotkania i jakie są ustalenia? Ponieważ realizacja inwestycji dotyczącej gazyfikacji nie rozpocznie się wcześniej niż w przyszłym roku, oczywiście po ogłoszeniu i pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, Zarząd Dróg Wojewódzkich podjął decyzję, że jednak ulica Halera zostanie wyremontowana, czyli zostanie położona jedna warstwa nawierzchni bitumicznej po sfrezowaniu tej obecnej. Natomiast Polska Spółka Gazownictwa ma i tak wpisane warunki, jeżeli chodzi o skorzystanie z tego pasa, że musi położyć siatkę plus dwie warstwy nawierzchni bitumicznej. Także wtedy, jeżeli będzie zrealizowana ta inwestycja, to wtedy zostanie wyremontowana jak gdyby w pełnym zakresie warstwa bitumiczna na tej ulicy. Dlatego myślę, pan dyrektor też to podkreślił, pan dyrektor Dąbrowski, że warto jednak ten drobny remont, a dla nas bardzo ważny i kluczowy dla użytkowników, zarówno pieszych, jak również użytkowników pojazdów samochodowych. Myślę, że ten remont jest kluczowy i zostanie on wyremontowany jeszcze w tym roku. Jak zapewne Państwo już widzieli, ekipa z gminy w tej chwili wymieniamy krawężniki na ulicy Wyzwolenia. W tej chwili będziemy za chwilę przechodzić na drugą stronę, kiedy te krawężniki zostaną wymienione oraz część nowego chodnika. Wejdzie ekipa, która będzie zarówno musiała wyremontować część istniejącej kanalizacji deszczowej, jak również wyregulować wszystkie studzienki, a tam zapewniam, że trochę ich jest na tym odcinku i wtedy będą położone dwie nowe warstwy bitumiczne, także za utrudnienia już przepraszamy. Te utrudnienia pewno jeszcze troszeczkę będą większe, ale myślę, że warto przejść i przetrwać te utrudnienia, tak żeby później rzeczywiście móc korzystać z wyremontowanych dróg na ulicy Wyzwolenia i ulicy Halera, które są w ciągu drogi wojewódzkiej 241. Cieszę się, że po tylu rozmowach doszliśmy w końcu do konsensusu i zapadły decyzje zarówno ze strony pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, jak również Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, że ta inwestycja w tej chwili ma miejsce, ten remont ma miejsce na terenie naszego miasta. Tego samego dnia brałem udział również w zebraniu sołeckim sołectwa Bożyszkowo w Świetlicy Wiejskiej w Bożyszkowie. 15 września uczestniczyłem w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym podziału środków oraz możliwości realizacji projektu w nowej perspektywie finansowej w ramach obszaru prowadzenia polityki terytorialnej. To spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Następnie brałem udział w zebraniu sołeckim sołectwa Zakrzewska Osada w Świetlicy Wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie.
16 września brałem udział w podsumowaniu ćwiczeń pożarniczych przeprowadzonych na terenie Nadleśnictwa Lutówko. 17 września w sobotę wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej w Więcborku oraz zastępcą burmistrza złożyliśmy kwiaty i znicze pod pomnikiem Orła Białego w Więcborku w związku z 83. rocznicą agresji ZSRR na Polskę. 19 września brałem udział w zebraniach sołeckich z Gniłki oraz Górowatek. Następnie uczestniczyłem w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym 11 biegu pamięci Karolewo-Więcbork. Następnie uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku, które miało miejsce w Biurze Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku oraz brałem udział w zebraniu sołeckim sołectwa Wymysłowo w remizie OSP w Sypniewo. 20 września brałem udział w zebraniu sołeckim sołectwa Lubcza, następnie sołectwa Śmiłowo, a następnie sołectwa Nowy Dwór. 21 września podpisałem umowę dzierżawy na pomieszczenia w Lasku Miejskim w Więcborku ze Związkiem Harcerstwa Polskiego reprezentowanym przez druhnę Danutę Słomę. To podpisanie odbyło się w gabinecie burmistrza. Cieszę się, że nasi harcerze znaleźli swoje miejsce na terenie naszego miasta, na terenie naszej gminy. Prężnie działają, teraz mają swoje miejsce do dyspozycji. Plany, jeżeli chodzi o ZHP, rozmawiałem z druhną Danutą Słomą. Są plany takie, żeby w przyszłym roku zrealizować termomodernizację tego obiektu oraz założyć nowe ogrzewanie, najprawdopodobniej ogrzewanie podłogowe. 21 września brałem udział w zebraniu sołeckim sołectwa Frydrychowo w remizie OSP w Sypniewie, a następnie uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym organizacji pogrzebu dzieci utraconych, które jak co roku odbędzie się na cmentarzu komunalnym w Więcborku, a poprzedzony zostanie mszą świętą w kościele parafialnym w Więcborku 14 października o godzinie 13. Następnie brałem udział w zebraniu sołeckim sołectwa Adamowo w remizie OSP w Sypniewie oraz sołectwa Suchorączek w Świetlicy Wiejskiej w Suchorączku. 22 września brałem udział w zebraniu sołeckim sołectwa Czarmuń w Świetlicy Wiejskiej w Czarmuniu. 23 września uczestniczyłem w obchodach imienin szkoły oraz uroczystym otwarciu boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej imienia Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie. Przypomnę, że inwestycja została zrealizowana ze środków gminy Więcbork oraz Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Następnie brałem udział w zebraniu sołeckim sołectwa Zakrzewek oraz sołectwa Witunia. 24 września w sobotę uczestniczyłem w biegu pamięci Karolewo-Więcbork. Przed rozpoczęciem biegu wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej w Więcborku złożyliśmy kwiaty i znicze przy tablicach pamiątkowych na cmentarzu cywilnych ofiar II wojny światowej w Karolewie. 25 września w niedzielę brałem udział w uroczystym otwarciu ogólnopolskiego turnieju tańca sportowego Puchar Burmistrza Więcborka. Gala prowadzona była przez panią Iwonę Pawłowicz. Powiem szczerze, że pierwszy taki turniej na terenie chyba nawet powiatu. Na pewno pełny profesjonalizm. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten turniej na terenie naszej gminy, na terenie naszego miasta mógł się odbyć, a zaangażowanych w to było mnóstwo osób, ale myślę, że w tym miejscu trzeba wspomnieć i wymienić dwie osoby, bez których to na pewno by się u nas nie wydarzyło i na pewno tyle osób nie byłoby zaangażowanych, czy poczuło w sobie muzykę i możliwość połączenia muzyki z tańcem. A są to, szanowni państwo, pani Sandra Pasieka i pan Artur Kozar, którzy prowadzą studio tańca Natural. Naprawdę wiele młodych ludzi, dzieci zaangażowanych bierze udział w szkoleniu, a następnie osiąga wiele sukcesów na terenie całego kraju. 26 września brałem udział w spotkaniu z przedstawicielem firmy realizującej projekty związane m.in. z instalacjami fotowoltaicznymi firmą Luneos. Rozważamy
możliwość założenia takich instalacji na obiektach, których właścicielem jest gmina Więcbork, tak żeby w przyszłości zmniejszyć koszty zakupu energii elektrycznej. Następnie brałem udział w zebraniu sołeckim sołectwa Zabartowo w świetlicy wiejskiej w Zabartowie. 27 września uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącej nowej ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W tym spotkaniu uczestniczył dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, pan Tomasz Siekierka oraz zastępca burmistrza, pan Jacek Maszczakowski. Szanowni Państwo, tutaj wiele zadań jeszcze przed nami. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje kwestie naboru, przyjmowania wniosków oraz wypłat związanych z tak zwanym dodatkiem węglowym. Na dzień dzisiejszy takich wniosków wpłynęło 2607. Jeżeli chodzi o dodatek do pozostałych źródeł ogrzewania, są już 124 wnioski. I Szanowni Państwo, jest przygotowanych już 713 wniosków zostało rozpatrzonych i po przyjęciu dzisiaj przez Wysoką Radę zmian budżetowych, które zostaną Państwu przedstawione, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie mógł zrealizować wypłatę tych świadczeń w kwocie ponad 2 milionów złotych, czyli dzisiaj pierwsza transza tych środków będzie realizowana. A przed nami jeszcze wiele pracy, ponieważ ta nowa ustawa też obejmuje tak zwane podmioty wrażliwe. Tutaj akurat na obecnym etapie, w tej obecnie brzmiącej ustawie nie ma delegacji, która umożliwia przekazanie tego zadania na przykład do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Najprawdopodobniej wszystko bynajmniej dzisiaj na to wskazuje, że burmistrz będzie musiał po prostu zrealizować to zadanie poprzez pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku. Tego samego dnia brałem również udział w posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej w Więcborku w Centrum Aktywności Seniora, a następnie uczestniczyłem w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym lokalnej strategii rozwoju w nowej perspektywie finansowej w ramach środków dostępnych na terenie działania lokalnej grupy działania Nasza Kraina. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan radny Wegner. Do mikrofonu ułożone, proszę mówić. Będą ułożone dwie warstwy asfaltu. Na której ulicy? Na Wyzwolenia. Tak, na ulicy Wyzwolenia dwie warstwy. Chodzi mi o to, wie pan, że jest dość wysokie są podjazdy, dlatego jeżeli będą dwa, no to wtedy akurat będzie to możliwe, że będą się normalnie wjeżdżało. Teraz są stosunkowo wysoko krawężniki. No po to są podnoszone. To nie jest przypadek, że te krawężniki są tak wyniesione w stosunku do obecnego poziomu warstwy bitumicznej, także... Dziękuję. Będzie wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną i sztuką drogową. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytanie do pana burmistrza? W takim razie przechodzimy do punktu 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, pan burmistrz. Szanowni Państwo, na poprzedniej sesji zostały złożone zapytania oraz jedna interpelacja. Interpelacja złożona przez pana radnego Jacka Kabatka dotycząca doposażenia placu zabaw przy szkole podstawowej w Zakrzewku. Odpowiadając na złożoną interpelację, burmistrz Więcborka informuje, że dopiero dwa dni przed rozpoczęciem roku szkolnego, to jest dnia 30 sierpnia 2022 roku, otrzymał informację od dyrektora szkoły podstawowej w Zakrzewku o konieczności wyłączenia z użytkowania kilku elementów placu zabaw znajdującego się przy szkole. Decyzja ta zapadła w uzgodnieniu z inspektorem BHP. W odpowiedzi na tą sytuację burmistrz Więcborka wydał polecenie wykonania niezbędnego remontu uszkodzonych urządzeń. Do końca września bieżącego roku prace te zostaną zakończone. Ponadto informuję, że gmina Więcbork planuje aplikować o środki zewnętrzne na budowę nowego placu przy szkole podstawowej w Zakrzewku. W momencie pojawienia się takich źródeł finansowania wniosek na wykonanie
tego zadania zostanie złożony. Dzisiaj mogę już powiedzieć więcej, że wiemy, że będzie ogłoszony konkurs, w ramach którego gmina Więcbork będzie mogła pozyskać środki na ten cel i mamy zaplanowane, tak jak powiedziałem wcześniej, ten plac zabaw, oczywiście po skutecznej aplikacji o środki zewnętrzne, jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłym roku będzie na terenie przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku nowy plac zabaw. Dziękuję. Jeszcze zapytanie. Aha, jeszcze zapytanie. Zapytanie złożył również pan radny Mateusz Łański. Dotyczy ono budowy, przybliżonego terminu budowy świetlicy wiejskiej w Wituni, a więc burmistrz Więcborka informuje, że budowa świetlicy wiejskiej w Wituni planowana jest na rok 2023. Tu mogę też dopowiedzieć, że planujemy do końca października ogłosić postępowanie przetargowe dotyczące zarówno budowy świetlicy wiejskiej w Wituni, jak również przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Pęperzynie i w Jeleniu. I zapytanie złożone przez panią radną Beatę Kopta dotyczące wymalowania pasów na przejściach dla pieszych na terenie miasta Więcbork. Burmistrz Więcborka informuje, że znaki poziome na ulicach Więcborka zostały odmalowane w sierpniu bieżącego roku. Przejścia dla pieszych usytuowane na ulicach Wyzwolenia i Halera zostały pominięte w tym procesie ze względu na planowany remont nawierzchni na wspomnianych drogach. Po ich wykonaniu znaki poziome zostaną odmalowane. Oraz kolejna informacja. Burmistrz Więcborka odbył rozmowę z komendantem powiatowym policji w Sępólnie Krajeńskim, zwracając uwagę na utrudnienia w ruchu na ulicy Wyzwolenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku. W wyniku poczynionych ustaleń policja zobowiązała się pomóc w regulacji ruchu w tym newralgicznym miejscu, a chodzi o okres przede wszystkim wrzesień, być może początek października w godzinach porannych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy wszyscy radni otrzymali odpowiedzi na swoje interpelacje? W ramach interpelacji, panie radny? Tak. To ja ogłoszę kolejny punkt, tak? Dobrze. I wtedy będziemy ogłaszać. Przechodzimy do punktu 8. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, pan radny Antczak. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja w zeszłym roku we wrześniu złożyłem do gminy Więcbork o plac zabaw. Będzie jutro zebranie wiejskie, przedstawię dokument, który w kancelarii pana burmistrza, w sekretariacie złożyłem, o właśnie plan zabaw dla Runowa i nie było żadnej odpowiedzi i prosiłbym o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Natasza Ksobiak. Składam interpelację na ręce burmistrza Więcborka następującej treści. Zwracam się ponownie do starosty Sępolińskiego w sprawie interpelacji z dnia 1 marca tego roku dotyczącej naprawy nawierzchni przy Alei 600-lecia, a dokładniej wjazd dojście do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim Oddział w Więcborgu. Wnoszę o konkretne ustosunkowanie się do tematu i podanie terminu wykonania prac ziemnych. Wstępne obietnice wskazywały wykonanie robót na dzień rozpoczęcia roku szkolnego, to jest do 1 września, jednakże do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych działań. Jedynym krokiem dotychczas podjętym przez starostwo powiatowe było dostarczenie i składowanie kostki brukowej przed specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym przy Alei 600-lecia. Przypomnę, że powyższa sprawa dotyczy osób ze szczególnymi potrzebami, a nieuzasadniona zwłoka starostwa powiatowego nadal utrudnia funkcjonowanie w szczególności uczniów i rodziców tej szkoły, a także osób korzystających z powyższego budynku. Proszę o pilne pochylenie się nad tym tematem. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani radnej. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Wenda. Wnoszę do pana burmistrza interpelację z zakresu oszczędności oświetlenia ulicznego w gminie Więcbork. To jest miejsce wyznaczone do czasowego wyłączania lamp ulicznych. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Udzielam sobie głosu. Składam na ręce pana burmistrza dwie interpelacje. Zwracam się z interpelacją za pośrednictwem burmistrza Więcborka o ujęcie w budżecie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego remontu drogi 139 relacji Więcbork-Sypniewo
budżecie sejmiku na 2023 rok. Droga ta jest bardzo niebezpieczna dla poruszających się drogą. Zapraszamy. Zastanawiam się jeszcze nad jednym, ale to musimy porozmawiać, czy nie zaprosić pana marszałka na następną sesję, bo ta droga naprawdę wymaga remontu. Także poproszę pana burmistrza o złożenie tej interpelacji, to po pierwsze. I zwracam się z interpelacją o ujęcie w budżecie gminy Więcbork na 2023 rok remontu dróg ulicy Krzywoustego, Łokietka i Mieszka I. Jest to dokończenie zrealizowanej inwestycji. Tam już dużo nie zostało tej inwestycji, także bardzo proszę o ujęcie jej w 2023 roku. Czy ktoś z państwa składa jeszcze jakąś interpelację albo zapytanie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 9. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy Więcbork za pierwsze półrocze 2022 roku. Bardzo proszę, pan burmistrz. A pani skarbnik Alina Kruk, bardzo proszę. Szanowni państwo, w terminie do końca sierpnia burmistrz Więcborka jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia szanownej radzie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku budżetowego. I tak też to się stało w tym roku. Stosownym zarządzeniem burmistrz przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku. Zostało państwu przedłożone. To sprawozdanie również podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową i taką opinię otrzymaliśmy. Stosowną uchwałą z 7 września Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie, wnosząc jedną uwagę co do podstawy wydania zarządzenia, sugerując, iż użyta podstawa dotyczy sprawozdania rocznego, także tutaj w następnych dokumentach oczywiście tą uwagę regionalnej weźmiemy pod uwagę. Myślę, że nie będę odczytywała całej opinii, natomiast żeby tutaj przybliżyć państwu te najważniejsze wskaźniki budżetu, pozwolę sobie tutaj opinię przedłożyć w tych najistotniejszych fragmentach. Z przedłożonej przez burmistrza informacji oraz sprawozdań budżetowych wynika, że w okresie pierwszego półrocza bieżącego roku osiągnięto dochody w kwocie 39 348 255 zł i 36 groszy, co stanowi 51,1% planu określonego w budżecie. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 37 046 195 zł i 34 grosze, to jest 60,5% planu rocznego, natomiast dochody majątkowe wykonano na poziomie 2 302 060 zł i 2 grosze, co stanowi 14,6% planu rocznego. No i tutaj myślę tylko króciutki komentarz co do tak niskiego wykonania planu dochodów majątkowych, gdyż myślę, że doskonale państwo pamiętają, iż w planie finansowym w tym zakresie mamy dość duże kwoty zabezpieczone wynikające z dofinansowania, jakie mamy otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład, z programu inwestycji strategicznych na inwestycje realizowane w tym roku. Chodzi tutaj o budowę boiska wielofunkcyjnego i przebudowy dróg na terenie gminy Więcbork, gdzie między innymi tutaj nasza ulica Dworcowa jest przebudowywana. Także to łącznie jest ponad 10 milionów złotych, także to są główne przyczyny tak niskiego wykonania planu w zakresie dochodów majątkowych. Wydatki budżetowe natomiast w pierwszym półroczu wyniosły 35 857 584 zł i 48 groszy, to jest na poziomie 43,9% planu. Wydatki bieżące w kwocie 33 224 069 zł i 43 grosze
stanowią 92,7% ogółu poniesionych wydatków. Natomiast wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu stanowi 53,1%. Wydatki majątkowe, które w całości stanowią wydatki inwestycyjne, zrealizowano w kwocie 2 633 515,05 zł, co stanowi 7,3% ogółu wykonanych wydatków. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w wysokości 13,8%. W informacji odniesiono się oczywiście do stopnia realizacji planu dochodów i wydatków oraz omówiono realizację zadań inwestycyjnych, zwracając uwagę na poziom poniesionych nakładów. No i tutaj podobna sytuacja jak w przypadku dochodów majątkowych, w przypadku wydatków majątkowych też wykonanie planu jest niewielkie, dokładnie z tych samych przyczyn, iż te największe inwestycje, które mamy zaplanowane, te z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład są jeszcze w trakcie realizacji. Wynik wykonania budżetu gminy Więcbork za pierwsze półrocze stanowi nadwyżka w wysokości 3 490 670 zł i 88 zł przy planowanym deficycie w kwocie 4 707 462 zł i 29 groszy. Gmina wypracowała w omawianym okresie sprawozdawczym także nadwyżkę operacyjną, czyli dochody bieżące minus wydatki bieżące w wysokości 3 822 125 zł i 91 groszy, tym samym spełniając wymogi artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Przypomnę Państwu, iż do tej pory nasz planowany deficyt operacyjny na ten rok, deficyt, nie nadwyżka, bo tutaj na pierwsze półrocze udało nam się wypracować nadwyżkę operacyjną. Natomiast nasz planowany deficyt operacyjny niestety był na poziomie 1 400 000 zł, więc tutaj też na razie mamy w miarę bezpieczną sytuację. W zakresie dochodów i wydatków budżetu skład orzekający nie stwierdził rozbieżności pomiędzy danymi ujętymi w informacji, a wielkościami wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w uchwale budżetowej. Przychody budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 3 553 610,28 zł. W tym z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota 2 621 147,99 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota 932 462,29 zł. Rozchody w omawianym okresie wyniosły 162 626 zł w całości z tytułu spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych. Jak wynika ze sprawozdania RBZ, czyli kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, gmina na pierwsze półrocze z tytułów dłużnych posiada zobowiązanie na kwotę 12 119 238,23 zł. To jest 15,7% w relacji do planowanych dochodów. Czyli to jest nasze saldo posiadanych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Zaległości budżetowe na koniec czerwca bieżącego roku wyniosły 5 531 413,16 zł i 16 i wzrosły do analogicznego okresu roku ubiegłego o 15 138 zł i 9 groszy. Tutaj regionalna wskazuje, iż podjęto działania zmierzające do odzyskania zaległości. Chodzi tutaj o dopuszczone prawem działania windykacyjne. Jednak tutaj jest też skład orzekający z uwagi na niewielki wzrost zaległości wskazuje na potrzebę dalszych działań windykacyjnych, tak aby
tą kwotę zaległości wymagalnych w jak największym stopniu zmniejszyć i należności odzyskać. Stosownie do wymogu artykułu 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w informacji o przebiegu wykonania budżetu przedstawiono także informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w tej wieloletniej zawartych. Istotne jest także, że póki co nasza relacja spłat, o której mówi artykuł 243, czyli ten indywidualny wskaźnik zadłużenia, oczywiście artykuł 243 ustawy o finansach publicznych, została w omawianym okresie sprawozdawczym zachowana. W informacji dotyczącej realizacji planów finansowych także zostały przedstawione plany w sposób realizacji planów samorządowych instytucji kultury, czyli naszego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki. Przedstawiono stan należności i zobowiązań tych podmiotów, w tym wymagalnych, zgodnie właśnie z zapisami artykułu 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Z informacji wynika, że wskazane podmioty nie posiadają na dzień 30 czerwca bieżącego roku wymagalnych należności i zobowiązań. W ocenie składu orzekającego opiniowana informacja o przebiegu wykonania budżetu została sporządzona zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych. Dane zawarte w informacji pozwalają ustalić poziom wykonania dochodów poszczególnych źródeł oraz wydatkach w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2022 roku. Sporządzona informacja daje czytelny obraz wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku. Zatem tak jak skład orzekający wskazał na wstępie, wydano opinię pozytywną. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Czy są pytania do tego, co przedstawiła pani skarbnik? Nie widzę. Bardzo dziękuję. Pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej bardzo proszę o odczytanie opinii komisji dotyczącej sprawozdania za pierwsze półrocze 2022 roku. Komisja po przeanalizowaniu treści wydała pozytywną opinię. Bardzo dziękuję. Ogłaszam 5 minut przerwy. Szanowni Państwo, wznawiamy obrady 50. sesji Rady Miejskiej w Więcborku. Na dzisiejszej sesji bardzo serdecznie witamy przybyłego gościa, pana nadleśniczego Nadleśnictwa Ludówko Jacka Krzyżanowskiego. Serdecznie witamy i przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za pierwsze półrocze i sprawozdań stałych Komisji Rady Miejskiej. Bardzo proszę jako pierwszego pana przewodniczącego Jacka Kabatka, Komisja Rewizyjna. Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Więcborgu liczy 5 osób, skład niezmienny, przewodniczący Jacek Kabatek, zastępca Mateusz Łański, Natasza Ksobiak, Dorota Wnuk, Marian Hejć. W powyższym okresie komisja odbyła 3 spotkania. Spotkania zespół kontrolny komisji przeprowadził 2 kontrole. Kontrole dotyczyły realizacji przetargu budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej, część ulicy Szlaku Bursztynowego, Pomorskiej i Leszka Białego w Więcborku oraz realizacja wydatków z dotacji gminnej przez Uczniowski Klub Sportowy Sympatycy Więcbork w latach 2020-2021. Ponadto w czerwcu komisja dokonała oceny sprawozdań finansowych jednostek gminnych i wykonania budżetu gminy Więcbork za rok 2021 oraz wypracowała opinię w sprawie absolutorium dla burmistrza Więcborka. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. W imieniu Komisji Budżetu, Finansów i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, w związku z tym, że te komisje odbywają się razem, bardzo proszę panią przewodniczącą Beatę Koptą o przedstawienie sprawozdania. Sprawozdanie z działalności komisji połączonych nie będę przedstawiać, tak jak wymieniała pani przewodnicząca. W pierwszym półroczu w 2022 roku komisje obradowały na posiedzeniach połączonych i odbyły 6 posiedzeń. Komisja Budżetu Finansów Rady Miejskiej w Więcborku liczy 14 osób. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Więcborku liczy 7 osób.
W skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych wchodzi 10 osób. Zagadnienia podejmowane przez komisję połączone obejmowały omówienie planu pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na 2022 rok, plan pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej punktów filialnych na 2022 rok, informację pełnomocnika Gminnej Spółki Wodnej w Więcborku o zadaniach realizowanych w roku 2021, informację dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej dotycząca działań realizowanych w poszczególnych działach spółki w roku 2021 i zadań zaplanowanych w tym zakresie na 2022 rok, informację o działaniach podejmowanych przez Gminnego Koordynatora Sportu, informację kierownika referatu rolnictwa, ochrony środowiska i dróg o stanie dróg gminnych po sezonie zimowym oraz zadaniach zaplanowanych i realizowanych w tym zakresie oraz analizę i zaopiniowanie sprawozdania burmistrza Więcborka dotyczącego wykonania budżetu gminy Więcbork wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań finansowych jednostek gminnych za rok 2021. Ponadto komisje połączone zaopiniowały projekty uchwały z zakresu gospodarki nieruchomościami, gospodarki finansowej gminy Więcbork, ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych. W trakcie okresu objętego sprawozdaniem członkowie komisji połączonych przeprowadzili również trzy wizje lokalne, które dotyczyły obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku, w tym wyremontowanej sali kinowo-widowiskowej jednostki, pomieszczeń Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku po dokonanych pracach modernizacyjnych, inwestycji wykonanej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku, to znaczy przebudowy sali gimnastycznej wyżej wymienionej placówki. W trakcie spotkań komisji połączonych radni wydawali opinie w sprawach przedstawionych przez burmistrza Więcborka oraz wnoszonych przez kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Więcborku. Ponadto na bieżąco monitorowana była w tym czasie sytuacja bytowa uchodźców z terenu Ukrainy, którzy pojawili się na terenie gminy Więcbork w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie tego państwa. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Panią Nataszę Ksobiak, przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, bardzo proszę o sprawozdanie. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Więcborku za pierwsze półrocze przedkłada się następująco. Skład niezmienny pięcioosobowy. W pierwszym półroczu komisja odbyła jedno posiedzenie. Przedmiotem działań komisji jest rozpatrywanie zasadności skarg, wniosków i petycji. W przedmiotowym okresie komisja zweryfikowała skargę na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku i wypracowała opinię dla Rady Miejskiej w Więcborku stanowiącą uzasadnienie do projektu uchwały wywołanej na sesji. Sporządzona opinia rekomendowała Radzie Miejskiej uznanie wniesionych zarzutów za niezasadne, wskazując jednocześnie na przesłanki zajętego stanowiska. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej i pana przewodniczącego Komisji Statutowej Jana Antczaka. Bardzo proszę o sprawozdanie. Sprawozdanie Komisji Statutowej Komisji Doraźnej z działalności za pierwsze półrocze 2020 roku. W skład komisji wchodzi czterech radnych: Jan Amczak przewodniczący, Jacek Kabatek zastępca, Stanisław Piłka i Beata Lida członkowie. W pierwszym półroczu 2022 roku komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym zaopiniowany został projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborgu. A przedstawiłem dlatego komisję, bo ta komisja jest bardzo rzadka, żeby radni sobie przypomnieli, kto należy do tej komisji. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Wszyscy sobie przypomnieli. Przechodzimy do punktu 11. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Więcbork na lata 2022-2027. Bardzo proszę, pan kierownik referatu Tomasz Fifielski. Jeszcze zanim pan kierownik rozpocznie swoje referowanie, bardzo proszę o uruchomienie pilotów do głosowania. Bardzo proszę, panie kierowniku. Pani przewodnicząca, szanowni radni, zebrani goście. Przedkładam projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Więcbork na lata 2022-2027.
7. Rada Miejska uchwala, co następuje. Przyjmuje się plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Więcbek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Traci moc uchwała nr 139 2016 roku z dnia 15 lipca 2016. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Więcborka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Więcbork na lata 2002-2027 to dokument strategiczny opisujący kierunek działań zamierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego. To jest redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Przyjęcie planu pozwoli gminie Więcbork na ubieganie się o środki zewnętrzne, na realizację zadań zapisanych w planie gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten szeroko został omówiony na wczorajszej Komisji Rady Miejskiej. Jeśli są jakieś pytania, jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panu Tomaszowi. Czy są pytania do tej uchwały? Panią Przewodniczącą połączonych komisji bardzo proszę o przedstawienie opinii. Przedstawiony projekt uchwały na wczorajszych połączonych komisjach został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej Więcborku z dnia 28 września 2022 roku w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Więcbork na lata 2022-2027. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 13 radnych, za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 12. Przyjęcie uchwały w sprawie aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Więcbork. Bardzo proszę, pan kierownik. Pani przewodnicząca, szanowni radni, zebrani goście. Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Więcbork. Rada Miejska uchwala, co następuje. Przyjmuje się aktualizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Więcbork, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Traci moc uchwała nr 315 z 2022 z 2 marca. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Więcborka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, gmina Więcbork od wielu lat pozyskuje środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania związane z demontażem, utylizacją i transportem azbestu z terenu gminy Więcbork. Z uwagi na to, że umowa jest podpisana na 3 lata, na lata 2021-2023 i zapis jest taki, że środki z tego roku nie mogą być wykorzystane w latach następnych. Widzimy pewne środki, które zostały z uwagi na to, że mieszkańcy w 70% już to zadanie wykonali i tego azbestu jest troszeczkę mniej. Żeby zrealizować te pieniążki, a mamy kilka wniosków, które czekają w kolejce, a móc wykorzystać przyszłoroczny limit, gdzie jest mniej środków, gdzie będzie ogłoszony konkurs w styczniu. Dlatego też, szanowni Państwo, zachodzi potrzeba zaktualizowania tego programu, by móc te środki wydać na zadania związane z tym demontażem, utylizacją dla mieszkańców gminy Więcbork, a przy okazji została tutaj już zdjęta ilość, co wykonaliśmy w tym roku. Ponad 100 ton już tego odpadu jest zdjętego z naszych dachów, także to jest konieczność aktualizacji tej uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są pytania do uchwały? Panią Przewodniczącą Beatę Koptę bardzo proszę o przedstawienie opinii połączonych komisji. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej Więcborku z dnia 28 września 2022 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Więcbork. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 13 radnych, za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Przechodzimy do punktu 13. Przyjęcie uchwały w sprawie użytków ekologicznych na terenie gminy Więcbork. Bardzo proszę, pan Tomasz.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, zebrani goście, przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej Więcbork w sprawie użytków ekologicznych na terenie gminy Więcbork. Uchwały w celu ochrony naturalnych zbiorników wodnych, śródpolnych i śródleśnych, oczek wodnych, kęp, drzew i krzewów, bagien, terenów trwale zabiegnionych, torfowisk, łąk pozostają następujące użytki ekologiczne. I tutaj, Szanowni Państwo, uchwalamy użytki ekologiczne w ilości 34, z czego 26 znajduje się na terenie Nadleśnictwa Runowo i 6 znajduje się na terenie Nadleśnictwa Lutówko. I tutaj, Szanowni Państwo, dotychczasowe użytki ekologiczne na terenie gminy Więcbork uchwalone zostały rozporządzeniem nr 1/2004 wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 19 stycznia 2004 roku w sprawie uznania za użytki ekologiczne oraz rozporządzeniem wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 24 czerwca 2005 w sprawie użytków ekologicznych. Na podstawie artykułu 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie kompetencje sejmiku województwa w zakresie ustanawiania użytków ekologicznych przeniesione zostały na Radę Gminy. W związku z artykułem tejże ustawy rozporządzenia wojewody kujawsko-pomorskiego z 2004 i 2005 roku zachowują moc do czasu przejęcia aktu prawnego miejscowego wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w artykule 44, czyli do czasu wejścia w życie niniejszej uchwały. We współpracy z Nadleśnictwem Runowo oraz Nadleśnictwem Lutówko określono dokładne nazwy, lokalizacje, granice oraz powierzchnie ustanowionych użytków ekologicznych. Projekt uchwały na podstawie artykułu 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Dopowiem w tym miejscu, Szanowni Państwo, te użytki, tak jak powiedziałem wcześniej, były uchwalane na podstawie rozporządzenia, ale by nadleśnictwa mogły pracować na tych terenach, zachodzi potrzeba wywołania tej uchwały. Użytki, większość, wszystkie zostały, nazwy bez zmian, zostały uporządkowane granice. Odbyło to się w bardzo szerokiej konsultacji z Nadleśnictwem Lutówko, za co dziękuję, oraz Nadleśnictwem Runowo Krajeńskie. Pomagał również Krajeński Park Krajobrazowy, tutaj pan dyrektor też wsparł nas merytorycznie, tak żeby tutaj wszystkie jednostki uzgodniły i dokument był, mógł być przez Państwa dzisiaj zatwierdzany. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do uchwały? Bardzo proszę, pan radny Jacek Kabatek. Panie burmistrzu, pani przewodnicząca, może się ktoś będzie czepiał, ale tu chciałbym wprowadzić poprawkę, bo uważam, że trzeci punkt, użytek ekologiczny 12 apostołów, jakby się tyczy, jest zarezerwowany do jednej miejscowości. I oczywiście to się mieści w leśnictwie Nowy Dwór, ale na moje może i oko, bo mieszkam niedaleko, jest to we wsi Zakrzewek, nie Nowy Dwór. Po prostu ja tam mieszkam niedaleko i wiem, gdzie są te bagna i podejrzewam, że to jest to. A 12 apostołów to jest nazwa potoczna części wsi Zakrzewska Osada i to jest przy tej drodze w kierunku Zakrzewek 12 apostołów i to na pewno nie będzie Nowy Dwór. Dobrze, Szanowni Ale Państwo. To jest Nowy Dwór, to się zgadza. Ale działka jest ewidencyjna 71 przez 1 LP i to będzie leśnictwo Nowy Dwór. Tak. Powiem tak. Mogę to dokładnie sprawdzić. W tej chwili musiałbym wejść w ewidencję gruntów. Szanowni Państwo, ogłaszam 5 minut przerwy. Sprawdzimy to i autopoprawką, w razie czego po prostu to poprawimy. Dobrze, panie kierowniku? Może tak być? Mogę, jeśli mogę zaproponować, może przejdźmy do następnej uchwały. Ja sprawdzę, bo 5 minut nie starczy. Dobrze. I możemy wrócić w ostatnim punkcie sesji. Dobrze. Dziękuję. To przegłosujemy to, Szanowni Państwo, przez podniesienie ręki, tylko czy wyrażają Państwo zgodę, żeby ta uchwała została przeniesiona jako ostatni punkt dzisiejszego punktu sesji. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do punktu 14. Przyjęcie uchwały w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego torfowisko Mesy w granicach administracyjnych gminy Więcbork. Bardzo proszę, pan kierownik.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, zebrani goście. Projekt uchwały w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Torfowisko Messy w granicach administracyjnych gminy Więcbork. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Torfowisko Messy pozostaje w granicach administracyjnych gminy Więcbork, objęty obszar torfowiska wysokiego o powierzchni 340,27 hektarów. Zespół Torfowiska Messy, zwany dalej ZPK, został na mocy rozporządzenia nr 14/97 wojewody bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 1997 roku w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy na terenie województwa bydgoskiego. I tutaj, Szanowni Państwo, ta sama podstawa, co poprzednio, było rozporządzenie. Teraz, aby móc coś realizować na tym terenie, musi być uchwała Rady Miejskiej. Obecnie na potrzeby postępowania administracyjnego przyjmuje się granice wyznaczone graficznie, trzecim. Tak, w związku z artykułem 35 tejże ustawy rozporządzenie z 97 roku zachowuje moc do czasu przyjęcia aktu prawa miejscowego wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w artykule 44, czyli do czasu wejścia w życie niniejszej uchwały. W trakcie prac dokumentacyjnych nie znaleziono materiałów źródłowych umożliwiających określenie przebiegu granic ZPK w terenie i będących podstawą do wyżej wymienionego rozporządzenia, a w samym rozporządzeniu nie dołączono mapy określającej granice zespołu. Obecnie na potrzeby postępowania administracyjnego przyjmuje się granice wyznaczone graficznie w późniejszych latach i odbiegające powierzchnią i przebiegiem od określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu, co stwarza zagrożenie odwołań przez zainteresowane strony od wydanych postanowień i decyzji. Nieścisłości wynikające z przyjętego ponad 20 lat temu aktu prawnego przyczyniły się do podjęcia prac nad odpracowaniem nowej dokumentacji dla wyżej wymienionego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Torfowisko Messy. Dodatkowo we współpracy z gminą Sępólno-Krajeńskie nad Leśnictwem Runowo oraz Krajeńskim Parkiem przeanalizowano przedmiot ochrony, to jest torfowiska wysokiego wraz z naturalnymi borami bagiennymi oraz borami świeżymi. Spowodowało to skorygowanie przebiegu granicy zgodnie z założonym przedmiotem ochrony. Stąd wyłączono fragmenty lasów nieposiadających cech torfowiska wysokiego. Wynika to również z faktu, że rozporządzenie nr 14/97 wojewody bydgoskiego w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy na terenie województwa bydgoskiego posiada opis obszaru objętego ochroną wyżywionego zespołu, wyłącznie w postaci całych oddziałów leśnych, co spowodowało włączenie lasów porolnych i gospodarczych nieposiadających cech przedmiotu ochrony. Projekt uchwały został pozytywnie uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Tutaj prace były prowadzone dokładnie z Nadleśnictwem Runowo, bo to jest na ich terenie. Tutaj nadleśniczy zamierza zainwestować w meliorację i na tym terenie, także na ich wniosek też jest prośba, aby przyjąć ten projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Panią Przewodniczącą połączonych komisji proszę o opinię. Opinia połączonych komisji do tego projektu uchwały jest pozytywna. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej Więcborku z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Torfowiska Messy w granicach administracyjnych gminy Więcbork. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Bardzo dziękuję. Głosowało 13 radnych, za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Na razie dziękujemy panu kierownikowi i zapraszamy na koniec. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 15. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na 2022 rok. Bardzo proszę, pani skarbnik Alina Kruk. Szanowni Państwo, projekt uchwały w zakresie zmian budżetu gminy Więcbork na bieżący rok zakłada dość spore zmiany, zarówno w zakresie dochodów i wydatków.
Proponowane zmiany mają zwiększyć dochody o kwotę 4 299 300 zł 77 groszy. Natomiast wydatki jedynie o 2 056 838 zł 48 groszy. Zatem nasz planowany deficyt, który do tej pory był na poziomie 4 707 462 zł 29 groszy, ulegnie zmniejszeniu do, może ulec zmniejszeniu do kwoty 2 465 000 zł. Zmiany wynikają, tak jak już wspomniałam, ze zmian w dochodach i wydatkach, jak również z faktu zakończenia ewidencyjnego, zakończenia księgowego roku 2021 i ujęcia teraz w przychodach roku bieżącego nadwyżki z poprzedniego roku, co też umożliwia nam rezygnację z kredytu, który mieliśmy dotychczas zaplanowany na sfinansowanie deficytu. W związku z tym tutaj także finansowanie deficytu nam się zmniejsza, gdyż udział będą, zmienia nam się, gdyż w finansowaniu deficytu brać będą udział tylko, będzie brała tylko udział nadwyżka z lat ubiegłych oraz środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych, czyli to są środki, które pozostały na rachunku gminy, stanowiące rozliczenie pomiędzy dochodami a wydatkami na realizację zadań w oparciu o stosowne przepisy prawne. Co konkretnie zmieniło się w dochodach, że taka duża zwyżka w tym parametrze? Jest propozycja przyjęcia do budżetu dwóch pozycji rekompensat utraconych dochodów. Pierwsza dotyczy sytuacji, którą mamy co roku. Chodzi tutaj o rekompensatę za podatek od nieruchomości, od gruntów, które są własnością Skarbu Państwa, a które pokryte są zbiornikami wodnymi. Tutaj kwota 4746 zł oraz druga rekompensata dotyczy dochodów roku 2018, gdzie w wyniku zmian przepisów prawa zmieniły się zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych i tutaj w oparciu o stosowne przepisy mogliśmy o taką rekompensatę się ubiegać i zgodnie z decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego rekompensata ta wynieść ma 248 531 zł. Kolejne zmiany dotyczą odszkodowania, może tutaj niewielka kwota za szkodę w oświetleniu ulicznym 1392 zł, ale już na konto wpłynęła i kwota ta miałaby zostać przeznaczona na zakup usług remontowych celem likwidacji szkody. Pojawiły się kolejne środki z Urzędu Skarbowego stanowiące udział gminy w opłacie, jaką uiszczają przedsiębiorcy za handel, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Także to jest zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki te muszą być przeznaczone na działania profilaktyczne i stąd zaewidencjonowanie po stronie wydatków w rozdziale 851-54. Kolejna zmiana dotyczy dodatków węglowych, które gmina będzie wypłacała stosownie o umocowanie w ustawie. Wpłynęły środki na poziomie 4 384 628 zł 77 groszy. Jest to pierwsza transza i środki te po stronie wydatków zostały zaproponowane w rozdziale 853-90-95. Kolejna zmiana dotyczy Funduszu Pomocy Ukrainie. Tutaj też sukcesywnie według poszczególnych wpływów tych środków przyjmujemy je do budżetu. Tym razem jest propozycja przyjęcia kwoty 22 205 zł. Chodzi tutaj o środki, które otrzymaliśmy na organizację zadań oświatowych właśnie dla dzieci z Ukrainy.
Kolejne dwie zmiany dotyczą decyzji wojewody, na podstawie której plan dotacji został zwiększony o 17 600 zł na organizację i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z upośledzeniem psychicznym w miejscu zamieszkania. To są zmiany, które mają Państwo w rozdziale 852-28 oraz jeszcze wpłynęła kwota 1004 zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, czyli na wypłatę 500+. Kolejne zmiany w zakresie dochodów to są już pozycje, które w budżecie są Państwu znane. Tutaj w oparciu o aktualne wykonanie mogliśmy zwiększyć plan w zakresie odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym, czy od środków, które otrzymujemy z Urzędu Skarbowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Także w przypadku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, także możemy tutaj zwiększyć plan o 5000 zł. Kolejne zmiany, które chciałabym Państwu przedstawić, dotyczą zarówno dochodów i wydatków, a dotyczą zadań inwestycyjnych, które bądź w tym roku realizujemy z udziałem Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, bądź zamierzamy je realizować w roku przyszłym. I tak w planie inwestycyjnym bieżącego roku mieliśmy zabezpieczone środki na budowę drogi lokalnej Sypniewo-Wybudowanie. W związku z tym, iż ta droga oraz droga, którą też mieliśmy zabezpieczoną w bieżącym roku, chodzi tutaj o budowę drogi ulicy 28 stycznia w Więcborku. Obie te inwestycje uzyskały właśnie wspomniane wcześniej przeze mnie dofinansowanie i w związku z tym jest propozycja, aby zdjąć je z tegorocznego planu finansowego, a w stosownej uchwale, którą będziemy omawiać w następnym punkcie dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej, zaproponuję Państwu umieszczenie tych zadań na rok 2023. Podobna sytuacja dotyczy budowy świetlicy wiejskiej w Wituni. Tutaj też mieliśmy zabezpieczone środki łącznie z dofinansowaniem, jakie to zadanie uzyskało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i też z tych samych przyczyn jest propozycja, aby w tegorocznym planie zdjąć to zadanie. I ono łącznie, i budowa tej świetlicy łącznie z przebudową świetlicy w Pęperzynie i Wieleniu zostanie Państwu zaproponowana w WPF-ie do zabezpieczenia na rok 2023. Kolejna zmiana dotycząca wydatków inwestycyjnych dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie. Tutaj już w oparciu o rozstrzygnięcia przetargowe dokonujemy korekty planu wydatków, gdyż jest mniejszy, a tym samym i dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych także ulega stosownej korekcie. Dalsze zmiany dotyczą już stricte wydatków. Jest propozycja zwiększenia planu finansowego na utrzymanie naszych gminnych dróg. Tak jak tutaj Pan Burmistrz już wcześniej wspominał, trwa remont ulicy Wyzwolenia. Chodzi tutaj o chodniki, odwodnienie i planowany remont ulicy Halera. W związku z tym, o ile Państwo wyrażą taką wolę na realizację tych zadań oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych do końca roku, jest propozycja zwiększenia zarówno w zakresie materiałów, kwota ponad 116 tysięcy złotych na zakup usług remontowych, kwota 77 500 złotych oraz na zakup usług innych niż remontowe 55 tysięcy złotych. Niewielka zmiana dotyczy wydatków, jakie gmina chciałaby zrealizować w związku z remontem
obiektów na cmentarzu ofiar wojennych w Karolewie. Zmiana dotyczy kwoty 1888 złotych. Kolejne zmiany dotyczą planów finansowych placówek oświatowych. Tutaj placówki w oparciu o aktualne wykonanie i o przewidywane potrzeby do końca roku dokonują stosownych przesunięć pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej. Natomiast w przypadku tutaj pojawienia się już pierwszych oszczędności te proponuje się właśnie przeznaczyć na zmniejszenie deficytu. Kolejna zmiana dotyczy budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Propozycja zwiększenia planu o 25 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup paliwa, opału, również materiałów biurowych, wyposażenia oraz szkolenia pracowników. Dokonuje się także uaktualnienia przeliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Podobnie w zakresie odpisu podobne czynności dokonano w rozdziale dotyczące wspierania rodziny oraz dotyczące świadczeń rodzinnych. Kolejna zmiana dotyczy także rozdziału dotyczącego wspierania rodziny. Tutaj jest propozycja przesunięcia kwoty 3000 zł z zakupu usług na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla asystentów, aby mogli celowo, prawidłowo realizować swoje zadania. A właśnie oszczędności, które pojawiły się w tym rozdziale, mają właśnie stanowić źródło zwiększenia planu finansowego na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Chodzi o te 25 tysięcy i to jest oczywiście 16 punkt uzasadnienia, a nie 11, jak mają Państwo podane w uzasadnieniu do uchwały. I ostatnia zmiana dotyczy rozdziału, gdzie ewidencjonujemy utrzymanie naszych obiektów sportowych i rekreacyjnych. Jest propozycja zwiększenia kwoty o 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów do wymiany i częściowego wykonania instalacji elektrycznej na Stadionie Miejskim w Więcborku. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę. Panią Przewodniczącą Beatę Koptę proszę o przedstawienie opinii połączonych komisji. Połączone komisje w dniu wczorajszym pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2022. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych za, 13 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0. Przechodzimy do punktu 16. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Więcbork. Bardzo proszę Pani Skarbnik. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ten projekt uchwały, jest on przede wszystkim wypadkową tego, co działo się od ostatniej aktualizacji w WPF-ie, czyli od pierwszego września. W związku z tym, iż uchwalili przed chwileczką Państwo zmniejszenie deficytu, konieczne było dostosowanie nie tylko dochodów i wydatków do tego, co przed chwileczką Państwo uchwalili, ale również przychodów i rozchodów budżetu. Gdyż w tym zakresie te dwa dokumenty muszą być ze sobą spójne. Tak jak Państwu wspomniałam, zakończenie ewidencyjne roku 2021 umożliwiło nam zagospodarowanie nadwyżki z tego roku uzyskanej do finansowania bieżącego roku i tym samym możemy na tym etapie realizacji budżetu zrezygnować z planowanego kredytu, który chcieliśmy zaciągnąć. To jest kwota ponad 2 miliony złotych, dokładnie 2 275 209 złotych i 1 grosz. Ponadto, jeżeli planowaliśmy oczywiście kredyt, także planowaliśmy jego spłatę. W związku z tym, jeżeli nie zaciągamy kredytu, no musimy także tutaj uaktualnić kwotę rozchodów w całym okresie obowiązywania WPF-u
oraz kwotę długu. Zmiany też dotyczą roku 2023, gdyż tak jak Państwu wspomniałam, na ten rok planowane są do realizacji zadania, które uzyskały dofinansowanie właśnie z programu inwestycji strategicznych. Także mają Państwo wyszczególnione dokładnie z nazwy, które zadania i w jakich kwotach w tym przyszłym roku mają być realizowane. Są to oczywiście, tak jak doskonale Państwo pamiętają, zarówno zadania z zakresu infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, budowa skateparku, jak również budowa świetlicy w Wituni oraz przebudowa świetlicy w Wieleniu i Pęperzynie. W przyszłym roku także w zakresie wydatków bieżących został określony limit na wykonanie gminnego programu rewitalizacji dla właśnie gminy Więcbork na lata 2023-2030. Także tutaj to są te podstawowe zmiany. A w związku z tym, iż tak jak Państwu wspomniałam, świetlica w Wituni i także przebudowa świetlicy w Pęperzynie uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w łącznej kwocie 1 225 000 zł i środki te, jako że wpłynęły już do budżetu w roku 2021, mogą stanowić jedynie przychody roku 2023, żeby można było je uznać jako źródło finansowania naszej działalności i tylko mogą finansować deficyt. W związku z tym zaplanowano deficyt na 2023 właśnie dokładnie na tym poziomie. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej? Nie widzę. Panią Przewodniczącą Beatę Koptę proszę o przedstawienie opinii. Opinia jest pozytywna do projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej Więcborku z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Więcbork. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Bardzo dziękuję. Głosowało 13 radnych, za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękujemy Pani Skarbnik bardzo. Dziękuję również. Zapraszam Pana Kierownika Tomasza Fifielskiego o zreferowanie do końca uchwały dotyczącej użytków ekologicznych na terenie gminy Więcbork. Zapraszam Panie Kierowniku. Bardzo proszę Pani Beato. Szanowni Państwo, z uwagi na to, że wczoraj prowadziłam połączone komisje, to ja mam prośbę do radnych, żeby przygotowali się bardziej wnikliwie na posiedzenie połączonych komisji i żeby takich sytuacji nie było jak teraz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, pozwoliłem sobie sprawdzić tutaj zapytanie radnego Kabatka, jeśli chodzi o użytek ekologiczny o nazwie 12 apostołów, bagno z zadrzewieniem, olchy czarnej, dębu szypukowego, brzozy bradawkowej, topoli, osiki oraz świerka pospolitego we wsi Nowy Dwór o powierzchni 2,54 występującego na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa nad Leśnictwo Runowo, Leśnictwo Nowy Dwór na działce ewidencyjnej 70 łamane przez 1 LP, oddział leśny 70i. Stanowi to, tak jak powiedziałem, obręb geodezyjny Nowy Dwór, a znajduje się przy drodze gminnej naprzeciwko zabudowań Zakrzewska Osada 1, między użytkiem a tym budynkiem jest droga gminna, użytek rolny, już w obrębie Nowy Dwór oraz tory kolejowe. Czyli użytek znajduje się w
między Zakrzewską Osadą na terenie jednak wsi Nowy Dwór, bo tak jest działka ewidencyjna. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze pytania do tej uchwały? Bardzo proszę Panią Przewodniczącą połączonych komisji o opinię. Opinia połączonych komisji w dniu wczorajszym była pozytywna. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 września 2022 roku w sprawie użytków ekologicznych na terenie gminy Więcbork. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 13 radnych, za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Bardzo dziękujemy panu kierownikowi i przechodzimy do dziękuję punktu również bardzo serdecznie. 17. Dziękuję. Wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę, pan burmistrz. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Chciałbym jeszcze przekazać kilka informacji dotyczących remontu czy przebudowy realizowanej w ramach pozyskanych środków Funduszu Inwestycji Strategicznych. Trwa cały czas przebudowa drogi relacji na odcinku Puszcza Runowo, ponad 2 km. Tam jeżeli chodzi o podbudowę, podbudowa jest już położona oraz rozpoczął się remont, no, myślę, że strategicznej drogi na terenie samego miasta, czyli ulicy Dworcowej. I Szanowni Państwo, ten remont jest wykonywany przez firmę Marbruk Harzykowy. To było jedno postępowanie przetargowe, w którym ta firma złożyła najlepszą ofertę, jeżeli chodzi o wykonanie tych dwóch zadań inwestycyjnych. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Dworcowej, to chciałbym też poinformować, żebyście Państwo jako radni, ale też osoby, które słuchają sesji, miały tą informację. Postaraliśmy się umieścić ją oczywiście również na naszej stronie więcbork.pl, że remont tej drogi ulicy Dworcowej będzie przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap jest to przebudowa odcinka od dworca do zjazdu na osiedle Łopiennik. Tak, ażeby Szanowni Państwo, nasi mieszkańcy z osiedla Łopiennik mogli w miarę bezpiecznie dotrzeć do swoich domów. Drugi etap będzie właśnie od zjazdu do skrzyżowania z drogą wojewódzką 189, czyli ulicą Złotowską. Szanowni Państwo, to co również jest ważne, że staraliśmy się tak ułożyć organizację ruchu. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z wykonawcą, tak żeby również punkt handlowy, który jest na ulicy Dworcowej w obiekcie dworca PKP, również mógł w miarę możliwości normalnie funkcjonować. Staramy się tutaj, żeby nasi przedsiębiorcy również mogli realizować swoje zadania i swoją działalność prowadzić. Oczywiście z pewnymi utrudnieniami, ale staramy się tak, żeby ona mogła być prowadzona. Też, Szanowni Państwo, w związku z tym, że droga ulica Dworcowa została wyłączona, został też przygotowany tymczasowa organizacja ruchu, która przewiduje, że cały tranzyt powinien być kierowany z drogi 241 na drogę powiatową pomiędzy Zabartowem, Pęperzynem a Śmiłowem. Natomiast też mieliśmy takie sytuacje, że przez pierwszych kilka dni duża część samochodów zaczęła się kierować na naszą drogę gminną na ulicę Wincentego Witosa, przejeżdżając przez Witunię i wyjeżdżając z powrotem na drogę 189. Tam wprowadziliśmy też organizację ruchu, która wyklucza możliwość poruszania się tranzytu tą drogą. Ta droga nie jest przystosowana do takiego obciążenia i takiego natężenia ruchu, także też mamy świadomość, że zarówno dla wszystkich użytkowników tej drogi,
ulicy Dworcowej, ale dla naszych mieszkańców są to jakieś utrudnienia, za które przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. I Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze się odnieść do dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, zapytanie zgłoszone przez radnego Jana Anczaka. Rzeczywiście we wrześniu 2021 zostało złożone pismo dotyczące nowego placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Runowie. I to pismo zostało potraktowane jako jeden z wielu licznych wniosków do konstruowania budżetu na rok 2022. Jak pan radny doskonale wie i myślę, że wszyscy wiemy, że zadanie to nie znalazło swojego odzwierciedlenia w tegorocznym budżecie. Ja może odpowiem więcej. Podjąłem decyzję, że jeżeli chodzi o środki z nowej perspektywy lub środki jeszcze z tej perspektywy kończącej się perspektywy środków unijnych, jeżeli będą dla nas dostępne środki na tak zwaną małą infrastrukturę, to będziemy starali się z tych środków wymieniać po prostu te place zabaw, bo trzeba sobie powiedzieć otwarcie, one były montowane 10, a może i więcej lat temu i one powoli po prostu się zużyły i w większości wymagają co roku naszych napraw, natomiast mamy świadomość tego, że jeżeli w jednym roku naprawimy, to i tak w przyszłym roku po raz kolejny musimy się na tym placu zabaw pojawić, żeby usunąć kolejne usterki. Dlatego oczywiście to będzie proces i kolejność, że tak powiem, wykonywania tych zadań nie będzie zależała od kolejności złożonych wniosków, tylko na bieżąco będziemy analizowali zarówno możliwości finansowe, jak również ogłaszanych konkursów. I będziemy również brali pod uwagę, jakie środki są dostępne i w jakim w tym obecnym czasie plac zabaw jest. I jeszcze bardzo krótko, oczywiście tutaj pani radna Natasza Ksobek złożyła interpelację, którą przedłożymy panu staroście Sępoleńskiemu, natomiast przekazałem też tą informację do pana starosty. Prosił mnie, żeby udzielić takiej wstępnej, powiedzmy, odpowiedzi, że materiał jest już zakupiony i zgromadzony, natomiast nastąpiło, inwestycję tą będzie wykonywał zarząd drogowy, natomiast przesunęły się inne prace, stąd opóźnienie. Rada Rodziców została o tym poinformowana i najprawdopodobniej w miesiącu październiku te prace powinny zostać wykonane. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Bardzo proszę, pan radny Jan Anczak. Panie burmistrzu, szanowni radni, ja chciałbym w swoim imieniu mieszkańców Runowa Krajeńskiego podziękować za zorganizowane dożynki w Runowie Krajeńskim panu burmistrzowi, panu Jackowi, zastępcy burmistrza, przede wszystkim pani Alinie i wszystkim radnym. Bo gdyby nie wy, to by te drżynki się w Runowie raczej nie odbyły, a że były takie no dosyć fajne i no nie chcę tam mówić, że bogate czy coś takiego, ale to naprawdę serdecznie za to dziękuję. Chciałbym jeszcze podziękować panu Tomkowi Fifielskiemu, panu Andrzejowi Wędzie, wodzirejom tych dożynek, bo naprawdę pięknie to przygotowali. Jeszcze Andrzejowi Wędzie za piękne przyśpiewki, bo naprawdę to mu wyszło idealnie, ma talent chłopak. Może trzeba będzie go wysłać, żeby sobie pośpiewał trochę wyżej. I co jeszcze? Serdecznie dziękują mieszkańcy jeszcze raz i sołtys Runowa, bo naprawdę było wspaniale. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Pan burmistrz, tak? Bardzo tak, proszę. Ja tylko, szanowni państwo, jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych dożynek i chciałbym przypomnieć, że dożynki jest to wyraz wdzięczności naszej w stosunku do wszystkich naszych rolników, sadowników, pszczelarzy, wszystkich tych, którzy zabezpieczają nas w żywność. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ja myślę, proszę państwa, że podsumowując sezon letni w gminie Więcbork, nie musimy się niczego wstydzić. Wszystkie imprezy, obojętnie przez kogokolwiek, zostały zorganizowane.
naprawdę było zorganizowane na wysokim poziomie i myślę, że Więcbork jako perła krainy naprawdę nie musi się wstydzić tego, że w 2022 roku dla wszystkich naprawdę były imprezy, które każdy mógł wybrać dla siebie, co chciał. Myślę, że 2021 rok, który był niezadowalający dla niektórych grup, w tym roku naprawdę wszystkie instytucje, wszyscy ludzie, którzy organizowali te imprezy, wielkie brawa dla nich. Myślę, że się wyróżnialiśmy na tle powiatu sępoleńskiego. No, także dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Zamykam posiedzenie 50. sesji Rady Miejskiej w Więcborku. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, mogę prosić, żeby radni jeszcze zostali trochę? Tak, bardzo proszę. Dziękuję.